Cześć kochani, witam serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, jestem dzisiaj Moto Mio, czyli u dealera motocykli Ducati, Piaggio, całego koncernu Piaggio, Ducati, Vespa, Moto Guzzi. I jest ze mną, jak widzicie, Marek na swoim pięknym Rokecie 3. Będzie mi towarzyszył, pomagał w nagraniach, a ja dzisiaj zaczynam jazdę testową tym cudnym motocyklem Fausto Mandello Aviazione Navale. Jeżeli dobrze to wymawiam, a jak źle, to was przepraszam. W każdym razie jest to limitowana wersja o przepięknym malowaniu, stylizowana na myśliwce włoskie, które startują z lotniskowców. Także powiem wam, że motocykl jest przefajny, przepiękny, już mi się podoba, zresztą mówiłem wam to wcześniej, podczas przymiarki. No i cóż, zaczniemy sobie powolutku jechać. Tym sprzętem na razie troszkę sobie wyjadę. Muszę się oczywiście do niego przyzwyczaić. I cóż, sprzęcik ma 115 koni, bodajże przy 8700 i 6 chyba coś 350 czy 6650, jakoś tak, 105 Nm. Także no, moment obrotowy całkiem pokaźny i oczywiście moc bardzo fajna. A, jak pięknie gada. Wszystko tu muszę sobie jeszcze ustawić, wiecie, posprawdzać. O, skręt dosyć słaby. Widzę, że promień skrętu taki raczej marniutki. No ale na razie jeszcze lustereczka. Lustereczka te, co nie lubię z BMW. No ale trudno. Tryby jazdy się zmienia tym. Teraz mam tryb sport, tour, rain. I zauważmy, że w trybie rain. Widzicie, co się dzieje? Ha, ha. Wyjeżdżają te klapy. Nie będę tu używał określenia skrzydełka, bo to raczej takie klapy. Zresztą to ma być taka właśnie odnośnia do właśnie samolotów. To jest ten system ponoć taki specjalny. O, jedziemy. Jedziemy od razu w korki. Specjalny system, który ma powodować lepszą aerodynamikę tego motocykla. No i cóż, zobaczymy jak dalej. W każdym razie, co mi się tu już podoba, to jest oczywiście ten wyświetlacz. Zresztą mówiłem wam to podczas przymiarki. No chyba z 5 miesięcy temu tutaj byłem jako jeden z pierwszych. Miałem możliwość zobaczyć ten sprzęt. No i póki co zaczynam, jak widzicie, od przeciskania się w korkach. No masakra, no więc jak na pierwsze metry to trochę słabo, no ale okej. Ale kurczę, powiem wam, że tu czuć od razu tego ducha nowoczesności, naprawdę. Moto Guzzi. No czuć, że to jest jednak inny silnik niż to, co Guzzi daje. Muszę się trochę przyczaić jeszcze, wiecie, do gabarytów, by się spróbować tu przeciskać. Dobrze, że jest siedzenie na wysokości 815, to jest mi tu łatwo się podeprzeć nogami oczywiście. Także tu mamy, kochani drodzy, fałkę 90 stopni oczywiście. No i to jest ciekawe, że jest ona chłodzona cieczą. To nie jest tak w gutkach, że to jest chłodzenie powietrzne. No i to się pewnie może paru gutkowcom nie podobać. W każdym razie silnik mam na dotarciu, więc też tu byłem proszony, żeby nie przeginać z obrotami. Więc no nie będę dzisiaj testował jakichś, nie wiadomo jakich, przyspieszeń, etc. W każdym razie, ile tu mamy obrotów? 3. No ten motocykl tak naprawdę już 3,5 ma podobno jakieś 82% tego momentu obrotowego, to jest dużo. Także wydaje się, że to jest naprawdę sporo. No 105 Nm to już jest czym podkręcić. No i czuć, że ten motocykl nie potrzebuje tak zmieniać często biegów. A czy pozycja tutaj taka, jak widzę, jest lekko sportowa, coś jak w tracerze, chociaż tak wymusza lekkie pochylenie poniekąd. Ale jest przyjemnie. Dosyć twarda kanapa. Nie wiem, jak mój tyłek się tu będzie czuł. W każdym razie, no szyba jest na tej maksymalnej wysokości ustawiona i szczerze mówiąc, no czuję tu wiatr na kasku, jakbym jechał nakedem. No cudów tu nie robi ta szyba, ale tak samo te lusterka, których nie cierpię. BMW ma identyczne, dokładnie identyczne. Ale kurczę, on się chce płaszcz.
Nie mamy tu quickshiftera, no bo to jest ta wersja zwykła, ale limitowana. O, teraz czuję te wibracje, na setach głównie, na kierownicy zdecydowanie mniej. Zdecydowanie mniej. No powiem wam tak, że w dolnym zakresie obrotów on jest łagodny. Ale w górnym zakresie obrotów, czy od średnich obrotów w zasadzie, wtedy taki pazur dostaje. Natomiast oczywiście ochrona przed wiatrem słaba, no bo ta szyba jest za niska dla mnie przy moim wzroście 1,84 m. Mam tutaj dosyć duży kąt też ugięcia kolan, aczkolwiek no nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. No tak mniej więcej jak w Tracerze 9GT, którym też niedawno jeździłem. No skrzynia jest ewidentnie gutkowa, czyli długie skoki. Muszę się, że tak powiem, przyzwyczaić do niej, nauczyć się nią jeździć. Ale fajnie się składa w zakrętach. Bajeczka. O, jakie skoki długie, o matko. Kurczę. No silnik naprawdę nowoczesny, już taki, czuć tą nutkę nowoczesności, ale skrzynia jak skrzynia w gutkach. Czekajcie, damy sobie tu na ten tryb sport. Może to coś poprawi. O kurczak! Ale chcę jechać! Na tym trybie sport, powiem wam, dużo lepiej to chodzi. Naprawdę. Bardzo fajna ta pozycja jest. Powiem wam, że podoba mi się ta pozycja jak na taki motocykl sportowo-turystyczny. No naprawdę robi to robotę całkiem niezłą. Hamulce oczywiście najwyższa półka, Brembo. Czterotłoczkowe zaciski Brembo. Radialna pompa, też Brembo. Tarcze 320 z przodu i chyba 280 tarcza z tyłu. I co ciekawe, z tyłu zacisk dwutłoczkowy, jak w GS-ach. Chyba nawet ten sam, można by rzec. Mamy tu jeszcze na tym pokładzie tego motocykla oczywiście kontrolę trakcji, tryby jazdy, to już widzieliście. Wiadomo, ABS cornering, czyli zakrętowy, oraz IMU sześciosiowe, no ale to jest związane z tym, że musi to być, żeby ten ABS zakrętowy działał, więc no, mamy tutaj bardzo dużo nowoczesnych rozwiązań, które już stosowane są w motocyklach klasy wyższej. No i trzeba przyznać, że to już jest trochę motocykl klasy wyższej, może można go nawet nazwać premium. W każdym razie, no w trybie faktycznie, w trybie sport, ta manetka ride by wire, no bo tutaj taka oczywiście jest, no to daje dużo większe przyspieszenia, ma mniejszy skok. Ja tak jak mówię, no ja bym wolał te klamki pochylone, ja bym to wszystko sobie od razu pochylił, zdecydowanie. Sprawdźmy go na takich obrotach 2,5. Zrywa się ładnie. No i fajnie też hamuje. Powiem wam, no nie będziemy dzisiaj nie wiadomo gdzie jeździć tym motocyklem. Głównie te lokalne drogi, troszkę się tam pojeździmy w okolicach Dobczyc, zalewu Dobczyckiego. Na takich krętych dróżkach, nie za szybko pewnie. Całkiem fajnie hamuje silnikiem i w ogóle powiem wam, nie mam odczucia, żeby ten wał powodował jakieś skręcanie tego motocykla, jakieś wahanie. Pewnie przy odpalaniu, no to tylko wiadomo, ale ogólnie całkiem fajnie. Te wibracje oczywiście, tak jak mówię, no czuć, tak? W tej chwili jestem na tych 3,5 tysiącach obrotów. Całkiem dobrze też widzę ten obrotomierz. W ogóle to jest, jak mówiłem, z Aprilii Touareg, cały ten komplet, czyli sterowanie, manetki plus wyświetlacz, to na pewno jest zaleta. No bo to działało dobrze, z tego co kojarzę, naprawdę fajnie działało. Nie było żadnych problemów. No kurczę, ładnie się zrywa tak z dwójeczki. To jest czym wyprzedzić. Zawieszenie jest dosyć sztywnawe, bo teraz nawet przejechałem przez takie drobne dziurki, to od razu czuć. A sprawdźmy teraz rejny. O, jaki długi skok! Ło kurka! Długi skok rol gazu, ale to jest na pewno dobra rzecz. Raz, że w deszczu, dwa przy takich jakichś dziurawych naprawdę drogach.
No i czuć różnicę między tymi trybami, naprawdę czuć. Teraz sobie dajmy jeszcze raz sport. O kurczak, całkiem inny silnik się robi. Naprawdę często jest tak, że są te tryby w motocyklach takie, że trudno to sobie, że tak powiem, trudno zauważyć te różnice między nimi. Tutaj te różnice są, na pewno są. Jak też widzicie, mamy tutaj specjalny numer tego motocykla, czyli 735 z 1913 egzemplarzy, bo tylko tyle egzemplarzy wyprodukowano w limitowanej wersji właśnie tej stylizowanej na te samoloty marynarki wojennej włoskiej. Powiem wam, że to ciekawe, że ten motocykl się wcale jakoś rewelacyjnie nie sprzedaje. Nie wiem, czy to jest kwestia ceny, czy to jest kwestia tego, że jednak gutkowcy tak zwani, no to zdecydowanie oni wolą te klasyczne modele chłodzone powietrzem, te z tym trzęsącym się silnikiem. W każdym razie te klapeczki się otwierają na stałe, o Jezus, jaki twardy. Na stałe w trybie rain oraz w trybie tour od 70 na godzinę i zamykają się przy 30 na godzinę. Ewidentnie będzie tutaj na pewno ten duży promień skrętu będzie pewną wadą, co zaraz sprawdzimy pod zaporą. Ja bym do tego motocykla, powiem wam, od razu brał kickshifter, bo to na pewno troszeczkę by tą skrzynię ratowało, w sensie nie byłaby już taka toporna w wkładaniu tych biegów. W ogóle jak tu klakson? Klakson jest w dobrym miejscu, kierunkowskazy mają całkiem dobry skok, nie ma jakichś problemów. Siedzenie, mimo że twardawe, to póki co, to mój tyłek się nawet czuje całkiem nieźle na nim. Zobaczymy jak dalej. Bardziej te wibracje czuję zdecydowanie na setach. Dużo mniej na kierownicy, naprawdę. Mamy tutaj oczywiście sprzęgło mokre. 6 biegów, wiadome, więc nie ma tu sprzęgła suchego, tak na przykład R90 BMW. Bo tutaj troszeczkę ten motocykl bym porównywał właśnie do tego, do tej klasy właśnie R90 z BMW. No bo też napęd na wał, też fajny silnik. Tu wprawdzie mamy V-kę, tam mamy boxera, no ale jeździ się tym nawet też sympatycznie, tak, tą BM-ką. Trochę takie lekkie szarpanie czuję. Na przykład widzicie, dodaję gazu i odpuszczę, to jednak szarpie, nie wiem, czy to przez wał. Jest takie szarpanie, mimo że jestem w trybie rain. Sprawdźmy teraz na sporcie. To jest to samo, to jest od wału po prostu. No trzeba się do tego przyczaić, no i koniec, kropka. Każdy jest bardzo sztywny. Spróbuję go potem jeszcze troszkę rozmiękczyć. Nie wiem tam, czy ktoś go podkręcał gałeczką, bo tutaj nie mamy oczywiście adaptacyjnego zawieszenia Olinsa, tylko mamy zwykły amortyzator. Co mi się tu jeszcze nie podoba? No to jak wiecie, że ja tego nie znoszę. Zbiorniczki na mocz, czyli zbiornicze płynu hamulcowego i płynu do wspomagania sprzęgła. Bo jak wiadomo, sprzęgło tutaj jest wspomagane hydraulicznie. O kurczę, jaki hampel! Rewela! No ale cóż, można było się tego spodziewać, no. Brembo to Brembo. Jest bardzo stabilny przy dużych prędkościach. No, silnik ma naprawdę potężny wigor. Powiem wam, wspaniale ten silnik się kręci. Zwłaszcza, że on lubi te wyższe obroty troszkę. Zajebiście.
Kochani, tak wygląda motocykl Moto Guzzi Fausto Mandello Aviazione Navale, o ile to dobrze czytam po włosku. W każdym razie jest to, tak jak powiedziałem podczas jazdy, wersja limitowana, którą wyceniono na kwotę 80 900 zł. W porównaniu do wersji podstawowej, która kosztuje też nie tanio, bo 74 900, to mamy tutaj system monitorowania ciśnienia w ogumieniu, podgrzewane uchwyty oraz indywidualny numer seryjny na zacisku kierownicy. To jest właśnie to, co Wam tutaj już pokazywałem podczas jazdy. Powstało tylko 1913 egzemplarzy, to jest to, chodziło o uwiecznienie daty. Tam, z tego co pamiętam, chyba śmierci jednego tutaj z twórców marki. W każdym razie, no, na stulecie oczywiście Moto Guzzi. I teraz, no, też wiadomo, że lakierowanie też jest bardzo istotne, bo to jest lakierowanie właśnie w specjalnym kolorze, taki marine, jak widzicie, o. To jest takie, to są takie kolory, jak się używa we Włoszech w myśliwcach startujących z lotniskowców, ponoć. Oczywiście kolor jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba ten kolor matowy, taki szary. Natomiast co do oczywiście użytkowania, no to wiadomo, że trzeba na to bardziej uważać, bo po pierwsze trudniej wyczyścić, no bo to jest matowe, po drugie, no wszelkie zarysowania będzie tutaj widać, więc no trzeba o ten motocykl na pewno bardziej dbać. No ale cóż, najważniejszym oczywiście elementem jest silnik. Zespolono go oczywiście z ramą stalową. Silnik jest też częścią konstrukcyjną tej ramy. Tak samo zresztą jak w BMW. Też R90 jest to samo. I mamy tutaj oczywiście silnik nowoczesny typu Compact Block. Tak go nazwali. Jest to dwucylindrowy V-twin o rozwarciu 90 stopni DOHC. Czyli mamy po 4 zawory na cylinder, chłodzony cieczą o pojemności 1042 cm3 i generuje on moc 115 koni przy obrotach rzędu 8700 oraz maksymalny moment obrotowy 105 Nm przy obrotach rzędu 6750. Skrzynię tu mamy oczywiście sześciobiegową. Tu, jak widzicie, jest cięgno do zmiany biegów. Niestety nie ma w tej wersji quick shiftera, więc ten element wymaga dokupienia. Również zawieszenie jest tutaj regulowane ręcznie. Jest to, jak widzicie, taki typowy po prostu jeden pojedynczy amortyzator z układem tłumiącym. Z tego co się orientuję, jest tutaj możliwość regulacji oczywiście kompresji, jak widzicie, gałeczką oraz odbicia. Natomiast wersja S ma, jak to powiedziałem podczas przymiarki w salonie, elektroniczne półaktywne zawieszenie Olinsa. Tutaj tego oczywiście nie ma. Jak już jesteśmy przy tylnym zawieszeniu, no to zobaczmy tutaj od drugiej strony tarczę i hamulec, czyli zacisk hamulcowy Brembo oraz tarcza o średnicy 280 mm. Wygląda ona z tej strony w ten sposób. Jak widzicie, zacisk jest oczywiście dwutłoczkowy, a tutaj mamy jednoramienny monowahacz. Jak widzicie, tutaj w środku jest oczywiście schowany wał napędowy. No nie ukrywam, że wygląda to znakomicie. Też ponoć dzięki tej konstrukcji, czyli umieszczeniu tego wału stosunkowo nisko, jest mniejszy ten efekt właśnie od silnika, tak? Bo, no, bo jednak silnik się kręci tym wałem w pewnym kierunku. No i podczas jazd wiadomo, że ma to jakiś tam wpływ. Podczas skręcania, ja wprawdzie tego jakoś nie zauważyłem specjalnie, przynajmniej podczas dotychczasowej jazdy. Przednie zawieszenie, jak widzicie, to jest też regulowane mechanicznie i co ciekawe, nie na lewej, tylko na prawej ladze. Mamy tutaj możliwość kompresji oraz ustawienia stopnia odbicia tylko tego prawej lagi, prawego amortyzatora. Jest to system oczywiście upside down. W miarę dobrze to wybiera, aczkolwiek ogólnie to zawieszenie jest dosyć sztywne. No i oczywiście, jak jesteśmy tutaj przy hamulcach, no to mamy fenomenalny układ hamulcowy, radialne zaciski, czterotłoczkowe Brembo, tarcze podwójne 320, widzę, że tutaj chyba są też oploty metalowe i oczywiście radialną pompę, również Brembo. Znakomicie ten motocykl hamuje tutaj, na pewno nie ma po prostu żadnych nie mam uwag do tego układu hamulcowego, jest on oczywiście świetny. Ogumienie to mamy Pirelli Nigel GT2, bardzo fajna guma, z przodu widzę rozmiar 120x70 ZR17. Z tyłu oczywiście to samo, czyli też ten Angel 2, tak? I rozmiar 190x55 ZR17, także naprawdę fajna guma, szeroka, dająca dobrą trakcję.
Zwróćmy jeszcze uwagę na sprzęgło. Jest ono również hydrauliczne, czyli za pomocą płynu tutaj jest przekazywany moment do sprzęgła. Tu mamy ten zbiorniczek, paskudny oczywiście, jak dla mnie również paskudny zbiornik na morzu, mam taki sam u siebie, płynu hamulcowego. No ale sprzęgło działa w miarę fajnie, chociaż ta klamka jest cofnięta maksymalnie do tutaj manetki, a i tak jest dla mnie troszeczkę zbyt oddalona. No ale cóż, no tak to wykonano. Tu jak widzicie jest ten element amortyzujący i oczywiście hydrauliczna gałeczka kompresji tego zawieszenia, fajnie to wykonano. Poniżej dźwignia zmiany biegów, co ciekawe jest możliwość regulacji kąta, widzicie jest na takim mimośrodzie, więc można sobie tą dźwigienkę obniżyć, podnieść te deczko. To też jest fajnie, tu są podnóżki oczywiście dla pasażera. Ładnie wkomponowano oczywiście układ wydechowy, jak widzicie całkiem fajnie ten tłumik wygląda. Oczywiście cały element tutaj z katalizatorem jest schowany poniżej. No oczywiście dzięki temu też jest stosunkowo niski prześwit, także no cudów tutaj nie ma. Tu widzę, że jest prześwit podobny jak w Tracerze 9 GT, którym też ostatnio jeździłem. No ale cóż, no jest to motocykl tak naprawdę właśnie taki sportowo-turystyczny, więc no nie ma co tutaj uważać tego za wadę. Chociaż, no nie wiem, no wjeżdżając na krawężnik trzeba uważać. Zwróćcie uwagę, jeszcze fajny błotniczek też tu chroniący te elementy sterowania przed błotem, przed deszczem. Natomiast to, co mi się nie podoba, to zobaczcie, to akurat Marek na to zwrócił uwagę, faktycznie te przewody od układu hamulcowego tylnego, dosyć łatwe do zaczepienia nogą czy do wyrywania przez kogoś, no więc to też, kurczę, szkoda, że nie ma tu jakiejś osłonki. No i teraz najważniejsze też oczywiście dla potencjalnych chętnych do jazdy, wysokość siedzenia to jest 815. Zaraz Wam tu pokażemy z Markiem, jak wygląda pozycja, ale to przejedziemy sobie na taki parking tutaj dalej w Dobczycach, bo tutaj nie za bardzo, jak widzicie, jest miejsce. Marek, a jak Ty się czułeś? Marek się przejechał kawałeczek po tej drodze, jak to, pozycja jest ok? Jest jak zwykle ok, no tylko aczkolwiek są inne doznania, takiej toporności według mnie. Tak? Jednak? Czujesz taką... biegów, przy manewrach klamka sprzęgła drga, tak jakby ona była połączona na sztywno z trybem skrzyni biegów. No właśnie, no i też bardzo marny tutaj jest, że tak powiem, promień zawracania, czyli promień skrętu. No ale z kolei, no, motocykl się fantastycznie prowadzi na wprost. Zobaczcie jeszcze, jaka jest przepiękna lampa z tyłu. To jest ta sama lampa, którą zastosowano w motocyklu V85TT. Tak, ona też ma być właśnie stylizować takie, takie, że tak powiem, silniki odrzutowe. Widzicie z tyłu, to jest tak zrobione, ładnie to naprawdę Włosi zrobili. Również fajne są te uchwyty, mocne do trzymania się dla pasażera. Z przodu zobaczmy jeszcze na lampy, lampę do jazdy dziennej. Mareczku, jakbyś mógł uruchomić teraz motocykl, bo ze sprzęgłem, bo nie wiem, czy się tak włączą, włączę zwykle. O właśnie, fajnie się rozświetlają, dokładnie. Widzicie, światła mijania, to świecą dwie te lampy, plus światło drogowe, dodatkowa soczewka w środku. Naprawdę ładnie to wygląda. No i przy okazji oczywiście nagramy, jak on gada. Marek, jak oceniasz dźwięk? Głośny. Głośny, ale ładny bas? Nie, ładny, ładny. Bo nie, nic nie szumnie, dzwoni, nie ma jakichś takich wysokich tonów, jest tylko bas. Ale ogólnie silnik ładnie brzmi, prawda? Nic się w nim nie telepie, nie trzęsie tak jak w starych górkach. Jak na nowy. Uwaga! Dawaj teraz taki punkt, żeby pokazać widzom, jak on się rusza. Żyje! Także jak widzieliście, naprawdę motocykl, oczywiście jest ten moment, który działa przez ustawienie właśnie w ten sposób silnika. No ale nie jest to jakoś strasznie odczuwalne. Jak pamiętam, jeździłem BMW R18, to zawsze cały motocykl trząsł. Tutaj jak widzicie, też na wolnych obrotach trochę to drga. Marek na to zwrócił uwagę, no ale według mnie nie jest źle. Coś, co może niekoniecznie się każdemu spodoba, to jest ten panel, a to zaraz Wam powiem o tym. Mianowicie ten panel zrobiono z plastiku i to troszeczkę tak w stosunku do tego pięknego lakieru wygląda faktycznie może tak niezbyt, Marek, co sądzisz? Niezbyt okazale, można tak to nazwać? Był jakiś cel, żeby... Może tu jest kwestia tego, że faktycznie tu jest chyba jakiś dostęp do filtra powietrza, wydaje mi się. Do filtra powietrza, o właśnie, otwórzmy jeszcze siedzenie, pokażę widzom, co tam jest. Mamy tutaj również oryginalne mocowania do kufrów, jak widzicie, o, a tutaj podłącza się telefon
Jest tutaj małe gniazdko, tylko nie wiem jak ten telefon wchodzi, czy on jest tutaj, chyba tak. Chyba on tutaj w ten sposób musi być ułożony, tylko nie wiem czy on nie wypadnie z tego, Marek, bo się tak będzie trząsł. Wygląda na to, że ma specjalne mocowanie i się trzyma. No i tutaj do tego gniazdka, tak? Tak jest. A jakie to jest USB-C, czy jakie, czy zwykłe USB-A? A chyba zwykłe, tak? A to zwykłe USB. Czyli ładowanie jest z tyłu, macie wciskowy schoweczek. Tutaj jak widzicie jest takie... Nie ma potrzeby włożenia szpraju do łańcucha. Tak, tu jest zaślepka jakaś, chyba nie wiem czy to jest do gniazdka, zapalniczki drugiego czy coś, no pewnie można zamontować. Natomiast no, tak jak mówię, no jest to tak wykonane. Zobaczmy jeszcze co jest tu, widzę dostęp do chyba akumulatora, tak? Pod spodem jest akumulator, widzę. Tu jakieś bezpieczniki, no jest w miarę fajny dostęp. Także Mareczku, załóż to siedzenie i tutaj wspomnijmy, że oczywiście można to siedzenie dostać wyższe lub niższe, tak? Oczywiście dodatkowo za to płacąc. Włóż tak, żeby się nie wypadło czasem. No jest. Okej. Okay. No. Ten ogon jest wykonany z tworzywa, szkoda, że nie z metalu. Jakoś, nie wiem, wolałbym to z aluminium. Co myślisz? Że było, może bardziej byłoby takie stylowe. No, ale nikt nie robi aluminium teraz. No, Honda robi. A, no chyba, że Honda. Honda robi. No i przejdźmy teraz tutaj do elementów sterowania. Wszystko jest oczywiście pod ręką. Tutaj na dole mamy możliwość zmiany bardzo szybko. Zresztą zobaczcie jak się szybko uruchamia ten system. Bardzo ładny na wyświetlacz. Już się włączył, no nie wiem, 5 sekund chyba. Naciskając ten przycisk od razu zmieniamy sobie mapy. I co ciekawe, wszystkie te mapy są oznaczone kolorami. Na przykład Tour jest zielona, Rain jest niebieska, Sport jest czerwona oraz Road jest też niebieska. I teraz zauważcie, że przy mapie deszczowej, tak, Rain, zobaczcie co się dzieje, otwierają się nam te klapy, no nie chcę ich nazywać skrzydełek z powodów reklamy wiadomego produktu. W każdym razie to ma powodować o 22% mniejszy napór powietrza na kierowcę. No ja tego nie odczuwam, może wy odczujecie. W każdym razie no tak to wykonano, natomiast w trybach zamknijmy to, wtedy się one zamkną. W trybie Sport już to się nie włącza. Natomiast w trybie Tour te klapy się otwierają przy prędkości 70 na godzinę, a zamykają się przy 30. Teraz tutaj mamy przyłączenie świateł, czyli w tej chwili są światła DRL do jazdy dziennej. Po przełączeniu mamy światła mijania, tu mamy tempomat, a ogólnie światła się przełącza na drogowe tym. Jest to w dobrym miejscu, nie zahacza się ręką. Jest tu też dobry skok kierunkowskazów, tak, pod spodem klakson też w dobrym miejscu. No i cała obsługa tego, no to oczywiście tymi, zobaczcie, tymi strzałeczkami, jak to sobie przejdziemy, to mamy akurat, o, w tej chwili jest trip, czyli ile przejechaliśmy, czas przejazdu, maksymalna prędkość, prędkość średnia i tu są ustawienia chyba kontroli trakcji, tak, bodajże. Także no chyba to są te tryby jazdy, nie wiem czemu, czy to jest kontrola, no niby kontrola trakcji ma 3 stopnie, ale nieważne, w każdym razie, żeby wejść w menu, to przytrzymujemy tą strzałeczkę w prawo, tak, w Aprilii. I teraz mamy taki fajny oczywiście graficzny tutaj wskaźnik, no łatwo się to, jest to intuicyjne, a teraz oczywiście nie ma języka polskiego. Headlamp mode, czyli można ustawić światła, żeby pracowały w trybie, o, można taki emergency, zobacz, żeby tak migały, widziałeś to? No i oczywiście shift light, emergency brake, to będzie chyba, pokazane są symbole, po prostu przy hamowaniu awaryjnym będą się włączały kierunkowskazy, zostawmy to na on. Zegara, wartości, o, języka, ty, może będzie polski, czekaj, italiano, francuski, niemiecki, hiszpański, angielski, nie ma. Dobrze rozumiem, a oto mi zaimponowali chłopaki. No to nie ma, no cztery języki na krzyż, no ale dobrze, że nie ma właśnie. No i zobaczcie, teraz tutaj przy wszystkich trybach, przy trybach jazdy jest możliwość sobie dowolnego ustawiania różnych parametrów. Tutaj również można sobie ustawiać te klapy tak, żeby się wysuwały, bądź się nie wysuwały, bądź w jakiejś innej przy innej prędkości, więc to wszystko jest ustawialne. No nieważne, w każdym razie jak widzicie wszystkie parametry można modyfikować, one tam tak potem zostają. Zapalone w silniku to... Natomiast, nie, no faktycznie resetowanie tym okienkiem, resetują się, dobrze jest. Bo przy sporcie jest najmniejsza ingerencja kontroli trakcji, tak. Przy Road jest 2, przy Tour jest 2, 3, Rain jest 3, 4, tak by się zgadzało. W każdym razie to tyle takiego przeglądu tego wyświetlacza, no nie ukrywam, że no, trzeba by się tu dłużej pobawić, żeby to wszystko obczaić, bo ten przycisk od tempomatu też ma tutaj znaczenie, im się też zmienia.
Ja pamiętam V85 TT to w ogóle rozrusznikiem się zmieniało, to było w ogóle strasznie porąbane. Tutaj jest to dużo oczywiście bardziej proste, aczkolwiek też wymaga jakiegoś tam przyczajenia. I teraz ta szyba, bo nie wiedzieliśmy jak to włączyć. Marek był, że strzałką w prawo, faktycznie za chwilę przytrzymać i szybę już regulujemy sobie tym. I tu mam jeszcze, o proszę bardzo, ciśnienie w ogumieniu, także czujniki też są bardzo fajnie. No trzeba to obczaić, że tak powiem, no i tyle. No i po naciśnięciu, zobaczcie jeszcze, kochani drodzy, szyba w tej chwili się obniża o... Tak? Zakres jest nawet spory. Ciekaw jestem, jakby to funkcjonowało przy szybie większej, bo widzę, że te elementy, to wszystko to jest plastikowe, dosyć liche. No i dobra, kochani, zobaczcie na pozycję nóg przy moim wzroście 1,84 m. Tu mamy siedzenie na wysokości 815, jak widzicie, pewne podparcie jeszcze lekko mam, kolana ugięte, natomiast pozycja nóg jest mniej więcej taka, czyli ten kąt jest podobny jak w Tracerze 9 GT, którym też jeździłem. No i parę kółek po tym plastiku zrobimy. Zobaczcie, jak strasznie nim szarpie przy wrzucaniu jedynki. Obroty dosyć wysokie, także cały czas pół sprzęgło. O. Cały czas tą trakcję trzeba tu mieć. O! Widzicie? Ogranicznik. Ogranicznik w pewnym momencie powoduje, że ten motocykl po prostu można byłoby przewrócić. Tak to wygląda. Chodź teraz ty, Marek! Marek, ile ty masz wzrostu? 1,78 m. Marek ma 1,78 m, no i teraz zobaczycie, jaka jest pozycja u Marka nóg. No i Marek parę kółeczek zrobi tym motocyklem też tu na placu. No przejdźcie kawałeczek. Tylko uważaj, bo on ma ogranicznik dosyć mocno taki stresujący. Na pół sprzęgle musisz cały czas. Ale brzmieniało naprawdę ładnie, to gada. Nie jest źle. No nie jest źle, właśnie. Można się przewrócić, Marek. Dobra, zgaś go, to jak, no jak oceniasz tak pod kątem manewrowości w porównaniu do Rocketa 3? No to nie, no to Rocket na takich manewrach to, no to trzeba by było trenować dużo, żeby... Czyli gorzej jeszcze, tak? Znaczy nie, no, czujesz ten ciężar? Jest gorszy, no tu jak się doszłoby do wprawy, no to jest ładnie, tylko trzeba mieć odpowiednią szybkość. Wiem. I jakoś odpowiednie wyważenie, bo w jedną stronę mi bardzo ładnie się skręciło, w drugą stronę się już musiałem podeprzeć. A zauważyłeś, że ogranicznik tutaj mocno go ten promień skręcił? Nie skręcałem tak do oporu, nie może no. Przy zawracaniu na wąskiej drodze tak, ale tutaj drugim razem jak już tu zakręcałem, no to trzeba tych kwestii... Kwestia obniżenia, dokładnie. Prawdziwa fałka, prawdziwy gutek. Można się delektować tą jazdą, powiem wam, w tym Moto Guzzi V100. I powiem wam, że chyba bym brał właśnie taką wersję, jakby było dla siebie. Ale bym dokupił sobie Quick Shifter. Powiem wam, że to siedzenie, mimo że twarde, to przynajmniej na takich krótkich dystansach, to nie odczuwam tutaj jakiegoś dyskomfortu póki co. Całkiem fajne, że to jest takie podparcie troszkę pod... no nie ledwiowe, ale tam pod miednicę, więc się tak można zaprzeć tu, tyłem. No i pozycja jest, tak jak mówię, no lekko taka wysunięta do przodu. Także nie ma takiego odciążenia jak na przykład V85 TT. Zresztą tam był fenomenalne siedzenie. Przewygodny ten motor był. Szkoda, że tu nie ma lepszej skrzyni, powiem wam. No będę znowu narzekał na nią, przepraszam. Bo skrzynia nie dorównuje temu fantastycznemu silnikowi, bo silnik jest na pewno fantastyczny. Fantastyczny, naprawdę dobry. Ciężko tutaj w ogóle zmieniać te biegi też bez stuków lekkich, to jest to samo co było w V85 TT.
kurde, hamulce bomba. Uszak mi oczywiście szumi jak jasny gwint, bo ta szyba ledwo co daje radę. Tu będzie trochę gorszej drogi. Sprawdzimy jak na tych dziurach. O Jezus, ale masakra. Powiem wam, martwię się o te mocowania, czy to nie jest zawiotkie, kurczę, ten plastik. Jakbyśmy tu dali dużą szybę, czy to nie spęka po jakimś czasie. Chociaż zawiasy są metalowe oczywiście. No ale ogólnie, no i nie wiem też jakie światła tu są, czy dobrze oświetlają drogę. Jeżeli macie taki motocykl i już jeździcie nim, to podzielcie się proszę tą opinią o tym oświetleniu. No i w ogóle jak się tym motocyklem wam jeździ, czy jesteście zadowoleni, czy nie. Hamujemy. Ach, kurczak. Widzieliście to? Zapaliły się te kierunkowskazy. Jak ustawiłem tą funkcję, to włączają się kierunkowskazy przy hamowaniu awaryjnym. Uwaga. Sprawdźmy. Uwaga. Jest. Teraz trochę pojedziemy za Markiem. Za jego pięknym roketem, który naprawdę stylowo wygląda, zwłaszcza z tymi sakwami bocznymi. Kurczę. Także dzisiaj jeżdżą sobie dwie fajne marki, Triumph i Moto Guzzi, z bardzo ładnymi sprzętami jedziemy. Na pewno sprzęty obydwa są bardzo ciekawe, są nietypowe, są jedyne w swoim rodzaju, można by tak rzec. No ale też takimi dróżkami można sobie śmignąć. To są takie drogi w stylu Emiliana poniekąd. Wir, piach, a zaraz powinniśmy wyjechać na jakąś większą, szerszą drogę. No i powiem wam, że ten mocno podcięty błotnik to nie za bardzo mi się tu podoba, bo przy deszczu to pewnie ten cały syf tu idzie na chłodnicę, na buzie, przez te dziury, przez te szpary pewnie. Tak mi się coś zdaje. Czekajcie, gdzie my jedziemy, bo zaraz wyjdziemy w jakiś shooter. O kuźwa. Mam nadzieję, że tu jest jakiś przejazd. O kurde, nie ma. Nie ma przejazdu. O jedź! Jadę za Markiem, Marek ustawił nawigację. Myślałem, że się przejedzie po prostu, ale dupa. Jak widać, spadł tu deszczyk. Ale nie ma tragedii. Na spokojnie sobie wrócimy. 25 km mamy do dealera. Czas jeszcze w cholerę. Więc nie będzie źle. No na pewno ten motocykl się nadaje też na takie asfalty, no bo szutry to odpadają. Wiadomo, kompletnie prześwit plus strasznie sztywno. Strasznie sztywne to zawieszenie jest. No ale to jest takie typowe, no sportowo-turystyczne, więc też nie ma co tutaj tego przeżywać. No trasa miała być taka bardziej szerokimi drogami, ale jakoś tak wyszło, że chyba se skręciłem źle, za wcześnie w prawo, no i tak to jest jak siedzi na pamięć. Wiem, że tu jest kilka stopni tego hamowania silnikiem, ale powiem wam, w ząb nie wiem jak to ustawić. Dzisiaj nie mam za bardzo czasu, żeby to tym się jakoś bawić specjalnie długo. No bo już musimy, widzicie, wracać, no i tak więc w zasadzie trochę liznąłem tego motocykla, no ale i tak już mam jakieś swoje o nim zdanie. No na pewno to jest całkiem fajny sprzęt do takiego śmigania. Ale pani nie potrafi zjechać na pobocze, no tak. A
szóstym biegu całkiem fajnie. Zobaczymy jak z elastycznością. Zmniejszę prędkość na 80, tak zawsze to robię. Uwaga. Słabiutko się zbiera, no ale on ma długi ten bieg, no więc w zasadzie no jest to taki nadbieg, można by rzec, więc. Ale mi szumi w uszach, łomatko, córko. Goni nas dostawczak, jak zwykle. Ale te dostawczaki to prawie jak Ferrari. Co mnie zawsze śmieszy, bo na pierwszych lepszych światłach oczywiście człowiek to wyprzedza i tak jest szybciej, tak. Tak teraz widzicie, o. Naprawdę fajnie się tym jedzie, fajny, szybki motor. Tylko tak mówię, no ja bym pierwsze to bym tą szybę zmienił. Drugie to bym dodał quick shifter, żeby się nie męczyć z tą toporną skrzynią. No tematy związane już z takimi rzeczami jak grzanie silnika, no to już nic nie poradzicie z tym. Można tym pogłębiać, fajnie zakręt, powiem wam. Całkiem sympatycznie to leci. Duża guma z tyłu, szeroka, dobra przyczepność, dobra trakcja. No i dobra kochani, jako że już dojeżdżamy do dealera, to takie krótkie podsumowanie tego motocykla, co mi się w nim podoba, a co nie. Zacznę od tego, co mi się nie podoba, no to tak jak tam mówiłem wielokrotnie, skrzynia biegów bardzo toporna, bardzo ta skrzynia spowalnia ten motocykl, tak stwarza, że się po prostu źle tym motocyklem jeździ, także bez dwóch zdań brałbym tu quick shifter. Kolejna sprawa to jest ten promień skrętu, bardzo, bardzo mizerny. Jak już tu jestem przy tym błotniczku, to oczywiście dosyć krótki ten błotnik, w deszczu to wszystko będzie chlapać też na człowieka. Dosyć też, jak widzicie, tutaj słabo to chroni nawet ten błotniczek tutaj od błota deszczu, czyli w razie takiej sytuacji jazdy po jakiejś tam wodzie, no to będzie to wyglądać jak będzie. Natomiast tutaj też te przewody hamulcowe no, powinny być jakoś bardziej zabezpieczone, żeby tu czasem nogą tego nie przychodzić, czy ktoś wam tego nie wyrwał. To takie szczegóły. Kolejna sprawa, szyba. No fajnie, że się podnosi elektrycznie, jest zdecydowanie zbyt mała, także przy moim wzroście 1,84 m no nie chroni to najlepiej. Kolejna sprawa, lusterka beznadziejne, nie znoszę ich. Te same mają BMW. Kąty też tych manetek zbyt do góry. Kolejna sprawa, no to może to powinno być jednak bardziej stylowo zrobione, bo tu jest taki ordynarny plastik i to tak troszkę, no niby się zlewa z tym siedzeniem, ale brakuje mi tu jednak tej, no takiego lakierowania chociażby tej części. Wolałbym, jakby to było całe takie w tym kolorze, cały bak. To naprawdę kolorystycznie by wyglądało fajniej. Natomiast teraz co do zalet, oczywiście fantastyczne prowadzenie tego motocykla, geometria zawieszenia, prowadzenie w zakrętach, po prostu bajka, zwłaszcza szybkich, ten motocykl chce jechać, chce skręcać, chce się kłaść, także tutaj czujemy się na nim bardzo bezpiecznie. Oczywiście znakomity silnik, jak na Moto Guzzi to naprawdę można powiedzieć, że sportowy. Oczywiście ogranicza go ta skrzynia, no ale przy zakupieniu quick shiftera to wam oczywiście polecam, bezwzględnie radzę to dokupić. To naprawdę wtedy poprawi całkowicie osiągi tego motocykla. Kolejna sprawa, szyba. Fajnie, że jest regulowana elektrycznie. Chociaż z wad bym tam dodał, że szkoda, że nie jest wyciągnięte to na zewnątrz, ta regulacja i na przykład grzane manetki, tylko trzeba wchodzić do menu. No ale cóż, no jest jak jest. Oczywiście kolorystyka super. W ogóle ta stylowa, ta wersja jest z tymi żółtymi, z tymi złotymi felgami, z tymi złotymi głowicami. Piękny wyświetlacz. Naprawdę znakomity z Aprilii Touareg. Bardzo dobra ergonomia tych przełączników. Klamki z regulacją, to też jest fajny zbiornik, całkiem pojemny, 17 litrów, nie jest to tragedia, w zasadzie w tej klasie to jest standard. Piękne stylowe lampy, wiadome, tył, przód, pełne oświetlenie LED-owe, łącznie z kierunkowskazami, jak widzicie, o. No i cóż, szkoda, że tu nie ma na przykład świateł awaryjnych, szkoda, że tu nie ma
O, szkoda, że też te zbiorniczki na płyn są takie tandetne, to trochę nie pasuje mi do tego motocykla, do tej klasy. Wolałbym zdecydowanie, żeby to było jakieś aluminium wykonane, czy coś tego typu. Ale ogólnie naprawdę motocykl jak najbardziej pozytywny, znakomicie jeżdżący, zwłaszcza na dużej prędkości, bardzo szybki w ogóle motor. I tak jak mówię, kupujcie Quickshifter, do tego bezwzględnie, to zdecydowanie Wam poprawi po prostu komfort podróżowania i radość z jazdy. Także tyle, kochani, dziękuję, żeście obejrzeli z nami ten materiał. O, tam jest pani Magdalena, Marek, który im pomagał. No i cóż, mam nadzieję, że jeszcze nie wiem, motocykl tutaj z salonu Ducati Moto Guzzi Vespy wezmę i na testy i będę mógł Wam pokazać, jakie tu mają sprzęty.